Są tak? No, taki mówię. No. Regulacje jak na przykład kwoty mleczne, limity połowu ryb, regulacje związane z hodowlą zwierząt, z górnictwem. I dał pan pytanie o Francji, a kto to te kraje robią? To robi o przewoźnikach Francja, o rybołówstwie, rolnictwie robi Francja, Niemcy. One są po prostu hegemonami na rynku i one dyktują to, co im jest wygodne, a my musimy się podporządkować, bo inaczej to... Dopóki nie będzie, jak to się mówi, Unia Państw, jak to kiedyś było, miało tak wejść, to będzie tak jak było, że będzie 3-4 państwa będą tak wyzyskiwać ludzi, to inne narody i tyle będzie. A co pan sądzi o regulacji?